kosze. Dzisiaj pierś z kurczaka w sosie pieczarkowo-śmietanowym. Będę do tego potrzebowała mięso z piersi kurczaka. Są to same polędwiczki. Te polędwiczki pokroję na takie nieduże, poprzeczne kawałki. Mięso mam pokrojone. Rozłożę je teraz tak troszkę. I popieprzę je i posolę. A następnie będę je smażyła. Na rozgrzany tłuszcz, to jest olej z masłem, wrzucam pokrojone polędwiczki. Rozdzielam każdy kawałek, żeby się dobrze ze wszystkich stron mięso ścięło. Jak widać, mięso już się dobrze ścięło z jednej strony oczywiście. Teraz przewracam je na drugą stronę. Zmniejszam grzanie, przykrywam pokrywą i tak niech się jeszcze posmażą z 5 minut do całkowitej miękkości mięsa. Do sosu pieczarkowo-śmietanowego będę potrzebowała pieczarki, jedną cebulę, ząbek czosnku, sól, pieprz, no i oczywiście śmietanę. Pokroję sobie pieczarki. Pieczarki mam już prawie posiekane, więc teraz mogę pokroić cebulę. Cebula pokrojona i teraz drobno pokroję także czosnek. Na patelnię wrzucam trochę masła. Za chwilkę wrzucę tutaj cebulę i czosnek. Cebula musi się zeszklić. Cebulka się ładnie zrumieniła, teraz wrzucam pieczarki. I tak będę podsmażać pieczarki, aż niech woda odparuje. Pieczarki są podsmażone, posolę je teraz i popieprzę. Dodam posiekany koperek i takie dwie spore, no nawet jeszcze więcej, łyżki śmietany. I dodam do podsmażonego kurczaka. Jak widać, mięsko się ładnie już usmażyło. Wyłączę teraz grzanie i przełożę je do naszego sosu śmietanowego. Posmakuję tylko. Moim zdaniem przyda się troszkę pieprzu. Soli. Pierś z kurczaka w sosie śmietanowym z pieczarkami jest gotowa. Najlepiej podawać ją z ryżem. Posmakuję, czy dobrze zrobiłam. Dobra. Fajnie się komponują pieczarki, śmietana, koperek. Bardzo smaczne. Wszystkim smakoszom życzę smacznego.